Witajcie. Szczotki przyszły. Zobaczymy, czy teraz się uda to zrobić. Końcówkę trzeba zmienić. Ta za mała. Weźmy tą, może ta będzie dobra. Ta jest dobra. Ale będę musiał jeszcze jedną śrubę, słuchajcie, poszukać. Śruba, wkręt, czy jak to tam... Kto tam nazywa, lubi. O, pyk. I teraz zobaczymy, czy to się w ogóle da zrobić. Oż ty. Wpadła do środka, ale to nic. I teraz trzeba będzie sprawdzić, czy to pasuje. Dobra, jeżeli to jest tak, to ja musiałbym to wepchać tu, ale ta sprężyna nie pozwala na takie wepchanie. Aha, bo to trzeba w ten sposób. Nie, no tak nie może być. Ja muszę to tutaj urąbać. Ojej. No i tak by było. Tyle tylko, że to nie wlezie. Trzeba tutaj to obciąć. Idę po kombinerki. O. Tu widzicie, już obciąłem. Teraz tutaj zakładam. Zapomniałem, że mam kamerę włączyć. I muszę trzymać, bo to, mówię, to sprężynuje. I to kurczak. A się przykleja ten. Tu jest taki magnes dosyć mocny w tym śrubokręcie. O. Pyk, jedno. Tu idzie druga. I teraz tutaj tą wsuwkę. O. I tu mamy już jedną szczotkę założoną. Teraz odwracamy. Założymy drugą. Trochę to małe jest. I zrobimy coś takiego. A tu teraz to trzeba wyjąć. O, ale ten śrubokręt wymienimy chyba na ten większy. Sprawdzę jeszcze, czy to. O, ten będzie dużo lepszy, no. Dobra, i teraz tak, znowu tu jest to. O, pyk. I pyk. I tu teraz trzymamy. Zakładamy śrubkę. I wkręcam to już na gotowo. O, jedna. No i patrzcie, to po prostu takie są rzeczy. Taką duperelkę to co jakiś czas. Oczywiście są te maszyny, słuchajcie, bezszczotkowe, z tym silnikiem indukcyjnym. Na magnesy. No ale ja mam tą. Ta jest dobra. Dosyć mocna, słuchajcie. Ja tam jestem z niej zadowolony. A może to ma być tu? Będzie lepiej. O. No lepiej chyba. Bo coś mi się zdaje, że to jest za małe.
tu trzeba to. O, i ten, tym wsunę. O, wsunięte. I cyk, tak? Kto mówi i cyk? A tutaj te, to się przyda, muszę to schować. Znaczy to sprężynka jakaś tam, nie wiem, to do czego to mogłoby się przydać. No ale te szczotki jeszcze tutaj się na pewno nam przydadzą. O. Znowu ten duży, widzisz? Za szybko, pospieszyłem się. Ale to nic nie szkodzi. Teraz skręcimy maszynkę. Tam już te szczotki wymienione. O, jedna śrubka. No i na jakiś czas znowu spokój. O. To składamy. Cyk, tutaj muszę jeszcze to taki jest ten przyszczepka do tego, ale to na razie nie mam i tyle. Także to jest. I co teraz można by sprawdzić, czy działa, co? Na pewno działa. Zaraz to podłączymy. No i uwaga, sprawdzamy. Działa super. No, także co o nim powiem? 900 W, tarcza 125, 12 000 obrotów na minutę. Świetny sprzęt. Służy mi już trochę. 5 lat gwarancji od nowości. Mało która firma daje 5 lat gwarancji, czyli jest pewna swego. Także to jest ważne. To tyle. Słuchajcie, dzisiaj z wreszcie zregenerowanej szlifierki. Także do następnego filmu. Trzymajcie się. Cześć.